namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Martin Lechowicz, człowiek, który wiele rzeczy robi i wieloma rzeczami się zajmuje, między innymi przekonuje ludzi, że wolność jest dobra. Dzień dobry. 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 Martinie, czy ty jeszcze żyjesz? Chciałoby się zapytać. Oczywiście, że ja żyję, ale czekam na lepsze czasy, czyli gorsze. Znaczy lepszość gorszych czasów polega na tym, że wtedy się słucha bardów, bo wtedy ludzie już nie mają co jeść i niech ktoś to zaśpiewa. I wtedy przychodzi gość, bo śpiewa coś tam o murach, o obławach i wszyscy go słuchają i dają mu fajne rzeczy. Ja czekam na te złe czasy. Już niedługo. Tym razem raczej nie będzie rozmowy o picie, cicie czy wacie, tak jak to ma miejsce często na kanale Nam Zależy. Dyskutujemy o gospodarce, o ekonomii, o polityce. Chyba, że chcesz bardzo o tym pomówić, ale nie podejrzewam, że nie. Nie wiem jeszcze. Zależy, jakie jest pytanie. Coś o systemie podatkowym w Polsce. Nie, ja bym wolał nie analizować. Ja bym wolał coś zmienić. Znaczy, są ludzie, którzy chcą zmieniać rzeczywistość i są ludzie, którzy chcą gadać o rzeczywistości. Ja bym wolał coś zmieniać. W jakiś choćby mały sposób. Choćby jakąś, nie wiem, piosenką, tekstem, czymkolwiek, ale zmienić komuś na przykład sposób myślenia. A gadać o tym, że system podatkowy jest do tyłka, to już mi się nie chce, bo i tak wszyscy to wiedzą. No. To ma ktoś wątpliwości w ogóle jakieś? W takim razie konkret. Co byś zmienił? No wybierzcie mnie na jakieś stanowisko, gdzie można zmieniać, to ja wam zmienię. Ale jakbym co bym zmienił? Obniżył podatki i uprościł podatki. Ale to znowu jest jakaś taka oczywista oczywistość, nie? Jak mówi jeden narodowy wiersz, prawda? Oczywista oczywistość, ale również oczywistą oczywistością jest to, że nie możemy cię wybrać, jeżeli nie kandydujesz, chyba że się mylę. Nie kandyduję, bo żeby kandydować, żeby poważnie do tego podejść, to trzeba mieć taką grupę osób, która poważnie podchodzi do wyborów na przykład. Zespół po prostu. Ja nie mam żadnego zespołu, ja sobie jestem sam jeden. Jeżeli bym miał na tyle znajomych, przyjaciół, współpracowników, żebym mógł kandydować na cokolwiek, to ja bym pewnie kandydował. Może. Mały cytat. Twórca Radia Kontestacja, które zrobiło się radiem biznesowym, a Martina to nie interesuje, zostawił je w dobrych rękach. To jak takiego wolnościowca biznes może nie interesować? Znaczy musi mnie interesować, ja wiem, że jest biznes, ja wiem, że istnieje, ale ja nie muszę się tym interesować cały dzień, nie? Są różne ciekawsze rzeczy w życiu i zostawiam te sprawy biznesowe tym, których to bardziej kręci, a ja próbuję gadać o wolności w innych trochę sferach, bo naprawdę życie nie sprowadza się tylko do biznesu i zarabiania. W jakich sferach i właśnie jak ta wolność według ciebie wygląda? Wolność to jest według mnie coś bardziej wewnętrznego niż zewnętrznego. Można być wolnym w systemie totalitarnym, wewnętrznie. Można być człowiekiem, który robi to, co chce, w to, w co wierzy i pomimo ograniczeń z zewnątrz, on jest bardzo wolny. On wie, że jest wolny, on się czuje wolny, on się zachowuje inaczej niż wszyscy dookoła, którzy wolni nie są. I można mieć pełną wolność zewnętrzną. Mogą cię nie okradać wysokimi podatkami, mogą cię nie ograniczać, nie kazać zakładać pasu w samochodzie, a dalej jesteś wewnętrznie niewolnikiem i robisz nie to, co chcesz w życiu, tylko to, co musisz. I na tą wolność taką wewnętrzną bardziej zwracam uwagę. Jest wielu ludzi, którzy woła o wolność gospodarczą, ale jak się na nich popatrzy, co sobą reprezentują, jak myślą i jak tam ich życie wygląda, to często nie widać tej wolności w ogóle. Oni są kierowani czymś, na co oni sami nie mają wpływu i robią coś, nie coś, co sobie wybrali świadomie, tylko coś, co przyszło do nich z zewnątrz na przykład, bo tak im się potoczyły losy albo tradycja wolnościowa im każe albo inne rzeczy. Więc o tą wolność mi chodzi bardziej ludzką. To też jest ważne. Nie tylko to, żeby podatki i żeby nie było pasów. Wszystko jest ważne, ale trzeba zacząć od początku, od podstawowych rzeczy, jeżeli chodzi o tą wolność. No to ten przykład z pasami to jest chyba taki sztandarowy przykład takiej drobnej wolności. A no jeżeli tak. To mówisz, że to nie jest początek, to co jest nie tym początek? Nie jest początek. Człowiek wolny będzie jeździł bez pasów tak czy inaczej. To, że ktoś mu pozwala mieć pasy niezapięte w samochodzie, to jeszcze nie znaczy, że on jest wolny sam z siebie. Bo pytanie, można sobie zadać takie pytanie, co by było, gdyby właśnie tak jest, że pasy dzisiaj trzeba mieć zapięte. Ale co jeżeli w to nie wierzysz? Co jeżeli uważasz, że powinieneś jeździć bez pasów zapiętych? Jeździsz bez pasów czy nie? Jeżeli jesteś wolny, to będziesz robił to, co chcesz i będziesz się narażał na kary, będziesz je płacić. Ale to jest cena wolności i ty będziesz ją płacić. Jeżeli nie jesteś wolny wewnętrznie, to ci nic nie pomoże, że to prawo będzie zmienione, bo ty dalej sam z siebie nie potrafisz być wolny, nie chcesz i nie stać cię na to przede wszystkim.
No właśnie, wielu ludzi nie stać, podejrzewam, na tą drobną walkę o tą małą wolność z tymi pasami. Może, ja nie wiem. Ja się w każdym razie staram pogadać z ludźmi i przypominać im o tym, że wolność zależy od nich, a nie od warunków zewnętrznych. Widzisz postępy? Więcej mamy wolnościowców, więcej ludzi rozumie wolność niż 5 czy 10 lat temu? Bo ty jesteś takim już starym wyjadaczem w promowaniu tej wolności. No nie aż takim znowu wyjadaczem, ale no mam na tyle już doświadczenia, żeby mógł powiedzieć, czy mamy więcej, czy mniej. Ja widzę, że mamy mniej wolnościowców. Dlaczego, to ja nie wiem. Może dlatego, że wyjechali. Dużo ludzi, którzy wewnętrznie się czują wolni i tą wolność rozumieją i chcą mieć w życiu, szukają sobie najlepszego miejsca, żeby tą wolność uprawiać. I Polska nie jest najlepszym miejscem dla ludzi, którzy chcą być wolni. Więc dużo z tych ludzi wyjechało. I pewnie dlatego mało ich w Polsce widać. I też nie tyle chodzi o ilość, co jakość. Może dlatego, że jest nam trochę za dobrze, jesteśmy trochę za bogaci i trochę za ciepło się jakby zrobiło nam wszystkim, odechciało nam się walczyć o to. Jakby ta kwestie wolności zrobiły się no takie, żeby było co pokrzyczeć, ale nikt tak naprawdę nie chce tej wolności już. Mam takie wrażenie. Nawet wolnościowcy, jeżeli są, bo są jeszcze ciągle, to skupiałem się głównie na dyskusjach i na ocenianiu, czy jest źle, czy jest bardzo źle, a kiedy będzie lepiej i takie tam. No ale nie widać tej chęci zmiany, nie widać też tego, że ludziom naprawdę zależy na tej wolności, na tyle, żeby coś poświęcać w imię tej wolności. I to trochę mi tak marnie to wygląda i ja czekam, jak mówię, na gorsze czasy, bo wtedy w ludziach się często budzi paradoksalnie to, co najlepsze. Im gorzej jest na zewnątrz, tym bardziej oni budzi się w nich coś dobrego. No tak to było. Może to jest specyfika Polski, taki już urok tego kraju, że jak są wojny, zabory, powstania, głód i wysokie podatki, to wtedy w ludziach się rodzi bunt i przypominają sobie, co jest ważne w życiu. Może musi do tego dojść. Jeżeli nie potrafimy w ten łatwiejszy sposób, to może będziemy musieli w ten trudniejszy sposób. Mówisz, że wolnościowców jest mniej, a czy wolności przez te 5 czy 10 lat jest mniej czy więcej? Bo wydaje mi się, że więcej nie jest, a chyba ucisk fiskalny na przykład chyba rośnie, a nie maleje. Jeżeli chodzi o te warunki zewnętrzne, no to jest mniej, no pewnie, że rośnie ucisk fiskalny i coraz więcej przepisów. No ale to też jest jakaś oczywistość, chyba nikt nie ma wątpliwości, w którą stronę idzie rozwój prawa polskiego, no żeby regulować jeszcze więcej. Ja nie wiem, czy to się da jeszcze więcej, ale myślę, że się da, no jeszcze możemy oddychać, nie, bez certyfikatów i, ja wiem, pływać możemy, ale wraca, karty pływackie mają być, czy już są, nie? Nie wiem. Pamiętam, jak byłem mały, to były karty pływackie, teraz wszystko wraca. Ja sobie tak przypominam, jak ta obecna ekipa w miarę wprowadzania nowych przepisów tak mi wzbudza nostalgię, bo się zaczynam czuć, jakbym miał 5 lat, czy tam, nie wiem, 10 i czekam na saturatory. To takie, wiecie, co to jest? Wiesz, co to jest? Super, saturatory, tylko chcę, żeby wróciły, będzie PRL komplet. O, szkoły 8-letnie, podstawówki już są, no. Super, się czuję jak w domu. Mieszkania będą budować. Mieszkania, dla młodych małżeństw będą, będziemy czekać po 20 lat. Znaczy ja nie będę, ale może ktoś będzie chciał. Telefony, jak się zakładało, to trzeba było czekać też 10 lat czasem. No, także no, państwowe były. Teraz trzeba rejestrować karty SIM. Trzeba, ale to na razie prywatne firmy jeszcze. To jeszcze nie trzeba czekać na telefon po ileś miesięcy. No ale jak się weźmie państwo do opieki i regulacji, to możliwe, że wróci. Wniosek taki, wolności mniej, wolnościowców według ciebie mniej, to wasza praca poszła na marne przez te lata? Nie poszła na marne, bo ci ludzie gdzieś tam są. Ja mówię, że w Polsce ich jest mniej. I może oni gdzieś są, ale oni siedzą cicho i robią swoje. No to też trudno im ich winić, że nie każdy człowiek chce się zajmować polityką albo wpływać na innych, tylko po prostu chce sobie żyć. No i niech sobie żyje. Ja bym chciał trochę przypominać tylko ludziom, którzy wierzą w wolność, wierzą, że jest ważna i szukają jej, żeby pomyśleli też o innych. Bo często, może tak się nieszczęśliwie złożyło, że w Polsce wolność, libertarianizm w różnych formach utożsamia się z indywidualizmem, takim często skrajnym. Inaczej mówiąc, jeżeli ja dążę do wolności, szukam wolności, to znaczy, że mam w nosie wszystkich innych ludzi. A tak nie powinno być. To wcale nie wynika z wolności. Wręcz przeciwnie, człowiek wolny jest odpowiedzialny. Z założenia wolność zmusza człowieka do odpowiedzialności, bo jeżeli jestem wolny, to chcę jednocześnie odpowiadać za swoje własne życie, swoje decyzje. I ta odpowiedzialność powinna się przenosić też na innych. Powinienem odpowiadać za innych.
Więc powinniśmy ci z nas, którzy, dla których wolność jest ważna, jednak wpływać na tych innych w jakikolwiek sposób, przez rozmowy tam prywatne, przez media, jak chcecie, byle nie ukrywać tego, że wolność jest ważna i można i powinno się o niej gadać i zachęcać do niej cały czas. Dlatego to robimy. Artyści w Polsce kojarzą się, zresztą nie tylko w Polsce, raczej lewicowo. To znaczy chcieliby, żeby im ktoś za sztukę płacił, najlepiej państwo. No, co o tym sądzisz? No każdy lubi, jak mu się za sztukę płaci. No też bym lubił, że mi się płaci, tylko ja mam trochę większą odpowiedzialność i ja wiem, skąd są te pieniądze. I strasznie mi źle by było ze świadomością, że pieniądze, które dostaję, za które mogę tworzyć, komuś zabrano siłą, przemocą, przymusem. Nikt nie pytał o zdanie przecież podatników, czy chcą płacić te podatki. I jeszcze gorzej by mi było ze świadomością, że to, że dostaję pieniądze, zależy od jakiegoś urzędnika, który najprawdopodobniej kompletnie się nie zna na tej sztuce, tylko z jakichś politycznych powodów albo nie wiadomo jakich, przyznaje pieniądze temu, a nie tamtemu. I to nie jest fajne. No, wszystko się robi polityczne i wszystko się robi po znajomości, a już nikt nie zwraca uwagi na tą sztukę. Ale z drugiej strony, jak widzę, do czego prowadzi taki naturalny, wolny rynek, to zacząłem się zastanawiać, czy może nie jest dobrym pomysłem zrobić jakąś wspólną ściepę, najlepiej dobrowolną w ogóle, i za tą ściepę promować jakąś kulturę albo taką wyższą formę, nie wiem, piosenki, wiersze, cokolwiek. No bo wszyscy skończyliśmy jako disco polo, no to idziemy w tą stronę. No ja wiem, że ludzie chcą tego słuchać, ale od kiedy to, co ludzie chcą, jest dla nich dobre? To nie zawsze tak jest, że to, co ludzie chcą, jest dla nich dobre. Może po prostu potrzebują trochę, nie mówię, żeby kogokolwiek zmuszać, absolutnie nie, ale jeżeli by ludzie dobrowolnie zgodzili się, jakaś duża grupa, na to, że sztuka jest ważna, albo uczenie się, promowanie jakichś lepszych form niż to disco polo koszmarne, że jest ważne i że nam to wszystkim pomoże, to może to by był dobry sposób, żeby w ten sposób finansować kulturę, artystów czy coś. Na przykład jakąś fundacją albo, no niekoniecznie musi to być przez państwo. Bo państwo wiadomo, że zabiera, nie pytając nikogo o zdanie, zwłaszcza w Polsce. Jak to mówi Jan Fior, większość ludzi pije alkohol i większość ludzi nie czyta książek. No tak. Tak to działa? A czy ty posiadasz znajomych kolegów gdzieś tam w tym gronie artystycznym, którzy są jednak lewicowi? No dużo jest, tak, bardzo dużo, rzeczywiście. Ciężko się rozmawia? Nie, bardzo fajni ludzie. Dlaczego mam być? Ciężko się rozmawia oczywiście o tym, że to powinno być raczej na wolnym rynku, ta sztuka. A no tego to nie chcą trochę zaakceptować. Zresztą ja wcale nie jestem taki przekonany, czy to każda sztuka powinna być na wolnym rynku. Odkąd pamiętam, od już jakiegoś antyku, to taka wyższa sztuka była sponsorowana przez różnych mecenasów. Na wolnym rynku ona nie miała za bardzo szans. Na wolnym rynku to zawsze takie trochę kicze się robiło i takie rzeczy popularne, które ludzie chcą. Na ilość bardziej niż na jakość. A jeżeli jak ktoś chciał jakąś porządną rzeźbę zrobić albo malowidło, to musiał znaleźć sobie mecenasa, jakiegoś większego sponsora. No. I dzisiaj to jest chyba najlepszy system, bo znowu pośrednictwo państwa to jest jakieś tam rozwiązanie, ale to jest trochę słabe rozwiązanie, bo raz, że moralnie, a drugi raz, że efekty wcale nie są takie dobre. Co widzieliśmy w PRL-u. No, PRL nie sponsorował takiej znowu fajnej sztuki. Aż, no. Czy ty jesteś zdrajcą, który uchyla się od kopulacji? Nie, ja bardzo dużo kopuluję. Nie wiem, kto wymyśla te plotki. Słyszałem w takiej piosence. A to może, nie? Ale to pewnie była ironia, której mało kto rozumie już właśnie przez to, że słucha disco polo przeważnie. Pewnie tak, ale jeżeli wstawimy tutaj fragment, to zrozumieją. I teraz możesz wypowiedź rozbudować. Ale ja nie pamiętam serio, kiedy ja to mówię, o czym ja to mówię. To było 500+, oczywiście. A już wiem. Bardzo dobra piosenka, no. Tak, no jestem zdrajcą niestety. Ja nie chcę kopulować po to, żeby mieć pieniądze. Uważam to za jakąś patologię, nie wiem, już chyba gorszej się nie da. Żeby robić dzieci dla pieniędzy, serio. No ja nie pamiętam przy jakiekolwiek czasy, wiesz, jak lubię sobie w historii grzebać, w różnych kulturach, językach, czasach. I nie pamiętam takich zjawisk, żeby ktoś robił dzieci dla pieniędzy. Tak? To jest jakieś sprzeczne w ogóle z naturą człowieka. No ja rozumiem, że można cieszyć się, że jest dziecko, bo tam pomaga w pracy i różne takie rzeczy, ale mimo wszystko najważniejsze w dziecku jest to, że się ma dziecko, a nie to, że to dziecko zarabia na ciebie. Od tego to są niewolnicy albo pracownicy, a nie dzieci, no litości. A jeszcze wracając do tego, ile mamy tej wolności, czy gdzieś tam 5-10 lat temu spodziewałeś się, że będzie jej coraz mniej? No pewnie.
Spodziewałeś się? Oczywiście, no a jak miałem. No widać, że w którą stronę to leci. Młody, jakiś tam ambitny człowiek, chętny do działania, no myśli, że za 3 lata to świat zdobędzie. No tak, bo to jak się jest młodym, ambitnym człowiekiem, to się jest kretynem przeważnie i się różne rzeczy wierzy, a potem dostaje się w tyłek od rzeczywistości i się przestaje wierzyć. Więc ja jakoś tak obserwowałem tych starszych trochę więcej i czytałem trochę więcej książek i nie wierzyłem w głupoty tak dużo, jak miałem tyle lat. Trochę też, ale dużo mniej. Więc tak, no widziałem, że dokąd świat zmierza, do regulacji, no, do coraz większego ograniczania wolności. No, ale w takich sytuacjach jest fajne rozwiązanie, znaleźć sobie fajną niszę, niewyregulowaną, bo pełno takich miejsc ciągle jest i zawsze takie miejsca będą, albo sobie gdzieś wyjechać w ogóle do innej rzeczywistości, albo najlepiej już w ogóle podróżować sobie raz tu, raz tu, raz tu, no. I to dużo daje, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jak świat jest taki globalny, podróżowanie daje dużo możliwości. Można spokojnie omijać różne takie ograniczenia prawne, finansowe czy inne. A to, że tej wolności jest coraz mniej, to w ogóle przeszkadza ci to? Czy pogodziłeś się z tym, zaakceptowałeś, robisz swoje? No, wnerwia mnie to, ale nie na tyle, żeby mi to zmienić coś w życiu. No bo ostatecznie wolność jest kwestią mnie, a nie okoliczności, w jakich żyję. Jeżeli ja jestem wolny, jest to dla mnie ważne, to jeżeli nałożą mi takie ograniczenia, które będą nie do zniesienia, to po prostu wyjadę. Zmienię miejsce pobytu albo zmienię styl życia, zrobię wszystko, żeby mieć tą wolność i sobie ją wziąć. To jest, wiadomo, że niemożliwe jest mieć jakąś totalną wolność. To jest jakaś tam taka, nie wiem, filozoficzna, idealistyczna koncepcja, ale nie potrzebuję tego. Człowiek potrzebuje jako wolność mieć możliwość robienia tego, co chce robić. Ja wiem, co ja chcę robić. Ja chcę mieć w tych dziedzinach wolność. I ponieważ też zależy mi na innych ludziach, to chcę, żeby ci inni ludzie mogli robić to, co chcą. Na przykład sobie marihuanę palić, jak mają ochotę. Ja nie palę, więc jak radzą ograniczenia wolności, no i tak już są, ale jak będą jeszcze gorsze, to dla mnie to sobie się nic nie zmieni, ale wnerwia mnie to, że inni nie mają wolności, bo to wpływa też i na mnie. Im mniej jest wolności w kraju, tym bardziej my wszyscy na tym cierpimy. No nie będę się rozgadywał dlaczego, ale możecie się sami zastanowić, dlaczego tak jest. Jest jakaś taka granica, po przekroczeniu której spakujesz walizki? No jest, tylko ja nie wiem, gdzie ona jest, ale na pewno jest. Każdy człowiek ma taki punkt graniczny, taki moment, kiedy już mu się przelewa ten kielich i już nie wytrzyma i reaguje, i wybucha, robi coś, zmienia coś. Ja nie wiem, gdzie ja mam tą granicę, ale na pewno gdzieś jest. No, bo nie da się w nieskończoność żyć w takich warunkach, gdzie niczego nie wolno. Już samo to, że nie można sobie piwa wypić gdzieś na trawie w Polsce, to jest jakaś niezrozumiała, jakieś dziwactwo niezrozumiałe. Jakbym w Niemczech, czy tam u Ruskich, bardziej na wschodzie, wszędzie to jest jakieś zwyczajne. No, nikt nic złego nie robi, dlaczego to zabraniać? W Polsce to jest jakoś tak tępione, jakby, nie wiem, policja, państwo, i urzędnicy, administracja, jakby byli naszymi mamami, a my byśmy wszyscy mieli tu po 5 lat i trzeba nam zabronić pić piwo, bo my sami co, nie wiemy, co to jest piwo, o co tu chodzi. Dlaczego tego nie zniosą ktokolwiek? W ogóle jeszcze taki problem jest, że w tym kraju naprawdę nie ma kogo popierać politycznie, bo nikt nie znam żadnej partii, żadnego liczącego się obozu politycznego, który mówi, że zniesiemy zakaz picia piwa i zniesiemy te właśnie różne drobne ograniczenia. Nie ma takich, więc to w ogóle dyskusja na przykład o tym, na kogo głosować w Polsce, jest bez sensu. Dla człowieka, który kocha tą wolność, tu nie ma żadnego wyboru. I to jest smutne może, że nie ma żadnej alternatywy. Na sam koniec może zareklamujesz się pod takim kątem, gdzie w sieci można cię teraz znaleźć, gdzie tworzysz? Teraz w sieci mam taki moment przejściowy i głównie zajmuję się gadaniem o Biblii. I to jest ciekawe pewnie dlatego, bo jak to można Biblię skojarzyć z wolnością, ale można, bardzo dobrze. Jak chcecie mnie znaleźć w sieci, to jak o tym gadam, posłuchać to na odwyk.com. Taka dziwna nazwa, ale trochę bez sensu, nie kojarzy się odwyk z Biblią, bardziej z piciem. No to dobrze się kojarzy. No więc odwyk.com i poza tym zaczynam robić rzeczy po angielsku, bo sobie pomyślałem, że jak już robiłem po polsku, spróbuję coś tam pogadać do ludzi gdzieś indziej na świecie. Nie wiem, może jakieś piosenki po angielsku, gadanie o wolności po angielsku, o Biblii też po angielsku, o wszystkim. Taki język międzynarodowy, to czemu nie? Spróbuję, nie robiłem jeszcze tego, spróbuję sobie. Okej, można powiedzieć, nie wiem, czy się nie obrazisz, że
odkurzyłem trochę tym wywiadem takiego starego, dobrego wolnościowca. Ja nigdzie nie uciekam, naprawdę. To mnie jeszcze mogę coś na koniec powiedzieć? Mnie to dziwi, jak mało ludzie, którzy tą wolność w Polsce promują i popierają, jak mało oni chcą ze sobą współpracować, jak mało szukają ludzi, którzy mogą pomóc. Ja jestem naprawdę dosyć dostępny i jak ktoś mnie potrzebuje do czegoś, ja jestem chętny do roboty, ale przez tyle lat rzadko się zdarzały sytuacje, właśnie prawie nigdy, kiedy ktoś mi proponował, że Martin, weź tu pomóż nam w tym albo w tamtym, bo tu bądź, powiedz wykład, a tu zagraj piosenkę, bo potrzebujemy promować wolność. Nie ma tego, ja nie wiem dlaczego. Ja nigdzie nie uciekłem, po prostu sobie tak robię swoje po cichu i ewentualnie czekam, aż ktoś, kto ma jakiś plan działania, będzie potrzebował współpracowników, ale nie wiem, że każdy w Polsce, kto lubi wolność, musi robić wszystko sam. No ja się też zastanawiam, bo też trochę robię sam, no ale dlatego, że nie ma ludzi, albo może za mało ludzi znam. W każdym razie to jest problem i może fajnie by było się trochę skupić w środowisku ludzi, którzy wolność lubią, nad tym, żeby siebie poznawać trochę i przestać się bać siebie, przestać się żreć ze sobą o głupoty jakieś, bo są naprawdę ważniejsze i istotniejsze sprawy teraz i współpracować, proponować trochę współpracę jeden drugiemu, nie? No w imię jakiejś ważnej rzeczy, w którą wszyscy wierzymy w końcu. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.